Cześć, witam Cię na kolejnej lekcji z trigonometrii. To jest nasza druga lekcja. Dzisiaj będzie o podstawowych wartościach wyrażeń funkcji trigonometrycznych oraz powiemy sobie, czym są kofunkcje. Wyprowadzimy sobie nasze kofunkcje oraz przygotowałem dwa takie ciekawsze zadania. Na poprzedniej lekcji pokazałem Ci przykład, w którym sobie poradziliśmy z trójkątem równoramiennym. Jeśli pamiętasz, jak nie, no to zapraszam Cię do poprzedniej lekcji. I tam mieliśmy taką sytuację, którą można uogólnić do czegoś takiego, czyli na przykład jakaś funkcja trygonometryczna, załóżmy sinus, gdzie sinus x, którego nie znamy i x jest naszą zmienną, był równy jakaś stała, dajmy na to 5, a nam zależy policzyć tego x-a. Nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. Dzisiaj powiem Ci mniej więcej, jak się do tego dobrać. Dobieramy się do tego w taki sposób, że potrzebujemy znać wartość sinusa, kiedy jest on równy 5. Znaczy, sinus ilu stopni jest równy 5? Potrzebujemy, to jest jakby odwrotne pytanie niż zazwyczaj robimy. Zazwyczaj na przykład się pytamy, sinus 30 stopni jest równy x, prawda? Na przykład sinus 30 stopni jest równy x. I takie coś możemy policzyć, sinus 30 stopni. A tutaj pytamy się o coś zupełnie odwrotnego. Pytamy się o to, ile jest równy x, czyli sinus ilu jest równy 5, a nie sinus 30 stopni jest równy ile. Coś takiego nazywamy funkcją odwrotną do funkcji sinus, funkcją arcus sinus. To na razie jest materiał, że tak powiem, poza tę lekcję. Powiemy sobie jeszcze o tym później, chyba że jesteś na podstawie, to zdaje się, że tego nie ma w programie. Nie musisz teraz na razie tego wiedzieć. Ważne jest to, że mamy ogromne tabele wyrażeń trygonometrycznych oraz jeżeli masz dobry kalkulator, również podstawowy kalkulator w komputerze pozwala nam policzyć te wartości i nikt nie wymaga od Ciebie, że znał całej tabeli na pamięć. Oczywiście te wszystkie stałe są podane. I teraz ja Ci powiem jakby, podam Ci taką tabelkę i powiem Ci, skąd się to bierze. Spójrz, mamy taką tabelkę. Zaraz ją tutaj wstawię. Proszę bardzo, tabelka. Okej, dobra, spójrz. Jest taka tabelka wyrażeń trigonometrycznych. Mam podane sinus alfa, cosinus, tangens i kotangens, o którym sobie zaraz powiemy, czym jest kotangens, także spokojnie. I to jest tabelka, którą możesz sobie przerysować, to się bardzo przydaje. To są najbardziej typowe wartości, najbardziej typowe kąty, 30, 45 i 60. To są kąty, które zazwyczaj będziesz miał w zadaniach i oni chcą, żebyś dla nich używał tych podstawowych wyrażeń, które tutaj mamy podane. Skąd się biorą te wyrażenia? Zaraz Ci wszystko to pokażę, spokojnie. Ta tabelka oczywiście nie musisz ją mieć na pamięć. Mnie się kazali jej nauczyć na pamięć, jak się tego uczyłem, no ale w tej chwili już masz stałe te wszystkie podane. Tak jak mówię, na maturze dostaniesz karteczkę z tymi wzorami, więc nie musisz tego mieć, ale byłoby miło. Zresztą jak będziesz robił dużo tych zadań, to i tak wejdzie Ci to w krew. Spójrzmy, skąd to się bierze. Jak to sobie możemy wyobrazić? Wyobraź sobie, że mamy kwadrat. Narysuję sobie kwadrat. Przynajmniej spróbuję... Ojejku. Bez przesady. Narysuję troszeczkę porządniej. No, załóżmy, że to jest kwadrat. Jeżeli ten kwadrat podzielę na pół w ten sposób, zrobię tutaj przekątną, to tu mi się uformowały dwa trójkąty. Ten trójkąt jest prostokątny i ten trójkąt jest prostokątny. Prawda? One mają dwa takie same boki. To jest bok przecież w kwadracie. A i A. Kwadrat jest, ma oba boki takie same, a nawet wszystkie cztery ma takie same. I teraz zobacz. Tutaj mamy pewne kąty, tutaj. Zaznaczę je na czerwono. Tu jest jakiś kąt i tu jest jakiś kąt. I te dwa kąty, z racji tego, że to jest kwadrat, a przekątna w kwadracie dzieli nam ten kąt 90 stopni, który tu był, na dwa równe, więc tu jest 45 stopni i tutaj też w drugim będzie też 45 stopni. Więc zobacz, tu mamy 45 stopni i tu mamy 45 stopni. I mamy teraz dwa boki w tym kwadracie. I żeby nam najłatwiej to było opisać, to spróbujemy w tej chwili zrobić, że ten bok w kwadracie jest równy 1. Taki mamy kwadrat. O boku 1. I tutaj też zrobimy 1. Mamy kwadrat o boku 1, 1. I chcemy sobie wyprowadzić w tej chwili, policzyć dla 45 stopni wartości. Spójrz. Policzmy najpierw sinus. Sinus kąta 45 stopni. Ile będzie równy ten sinus? Ile on jest równy? Czym jest sinus? Sinus to jest A do przeciwprostokątnej w tym trójkącie, czyli to jest przekątna kwadratu, którą oznaczę sobie jako D. Sinus 45 stopni, w takim razie, sinus 45 stopni
będzie równy A do D. Oznaczę to może jakimś innym kolorem. D napiszę na niebiesko, żeby nam się nie pomyliło. Więc mam teraz tak. Sinus 40 stopni, 5 stopni to jest A do D, czyli przeciw prostokątnej w tym trójkącie. Nie mam D. Muszę policzyć D. Ile jest równe D? D jest równe. Oczywiście stwierdzenie Pitagorasa D kwadrat równa się A kwadrat plus A kwadrat, czyli 2A kwadrat. Prawda? Z racji tego, że A są takie same, oba te dwa boki. Więc D kwadrat równa się 2A kwadrat, a A kwadrat to jest 1, więc to jest D kwadrat jest po prostu 1 kwadrat plus 1 kwadrat, czyli po prostu 2. Jeżeli to sobie teraz pierwiastkuję, czyli dojdę do tego, czym jest nasze D ostatecznie, to D jest po prostu pierwiastkiem z 2, prawda? D jest pierwiastkiem z 2. A jeżeli D jest pierwiastkiem z 2, no to teraz tutaj sobie wstawiam, o, tu do tego sinusa, wstawiam tutaj D i liczę dalej, że sinus 45 stopni w konsekwencji to jest A, czyli 1, do D, czyli do pierwiastka z 2. I tak jest zawsze. Sinus 40 stopni to jest 1 do pierwiastka z 2. To jest pierwszy podstawowy nasz, pierwsza podstawowa wartość dla 45 stopni, którą właśnie sobie w ten sposób wyprowadziliśmy. Policzmy teraz następne funkcje. Policzmy kosinus. Kosinus 45 stopni. Kosinus 45 stopni. Ile jest równy kosinus 45 stopni? Spójrz. Kosinus 45 stopni i teraz tu jest taka trochę frustrująca sytuacja, bo masz dwa oba takie same kąty, więc tak naprawdę nieważne, który weźmiesz. Załóżmy, że badaliśmy ten kąt. Badaliśmy ten kąt, ten 45 tutaj i braliśmy ten bok A. Więc A do D to był sinus 45 i teraz A do D to jest też kosinus 45. Widzisz to? Widzisz mój jakby tak rozumowania? A do D, ten kąt jest dokładnie taki sam. A do D to jest sinus 45 i A do D to też jest kosinus 45, więc kosinus 45 będzie dokładnie taki sam jak sinus 45, równy również 1 przez pierwiastek z 2, bo to jest A do D. To było A do D, tylko że to A, a teraz bierzemy to A do D. Więc to jest dokładnie to samo, co sinus 45 stopni, wyprowadziliśmy go dokładnie w ten sam sposób. Kosinus 45 stopni również jest równy 1 przez pierwiastek z 2. Teraz wyprowadźmy sobie tangens 45 stopni. Tu już będzie nieco inaczej. Tangens 45 stopni. Z definicji tangensa wychodzi nam, że tangens to jest przyprostokątna przeciwległa do przyprostokątnej przyległej. Tutaj przyprostokątną przeciwległą jest A i przyprostokątną przeciwległą też jest A. Więc tangens 45 stopni to jest A do A. Czyli 1 do 1. 1 do 1, czyli 1. Jest 1. Jak widzisz teraz, zauważyłeś lub nie, nieważne czy tu wpisałem 1, zrobiłem to dla takiego ułatwienia, po prostu te A się nam w tej chwili tutaj skracają i to ładnie wygląda. Potem przy równaniach zrobiłem to dla uproszczenia, moglibyśmy oczywiście to wyprowadzić dla ogólnego, ale to nie ma większego znaczenia. Tangens 45 stopni jest równy 1. I teraz wróćmy do naszej tabelki, którą tam wcześniej Ci podałem. Jak widzisz, mamy wartości dla 45 stopni. Sinus jest pierwiastek z 2 przez 2. Dlaczego? Dlatego, że zobacz, 1 przez pierwiastek z 2, jeżeli teraz usunę niewymierność z mianownika, czyli pomnożę przez pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, to uzyskam właśnie pierwiastek z 2 przez 2. To samo się dzieje w kosinusie 45 stopni. Można to podawać zamiennie, to jest 1 przez pierwiastek z 2, pierwiastek z 2 przez 2, to jest dokładnie to samo. Jak Ci jest wygodnie w zadaniu? Spójrz, 45 stopni, sinus jest pierwiastek z 2 przez 2, kosinus jest taki sam, pierwiastek z 2 przez 2 i tangens jest 1. Na razie kotangensem się nie przejmuj, zaraz sobie o tym powiemy. Więc jak widzisz, mamy tutaj te wartości. Zostaje nam jeszcze kąt 30 i 60 do pokazania, zróbmy to sobie na następnej stronie. Narysuję taki, może trochę większy, trójkąt. Ustawię sobie tutaj w tym trójkącie kąty. Ustawię sobie, że ten kąt jest 30. Na czerwono go napiszę 30 stopni. I ten kąt może na zielono 60 stopni. Tu mam 60 stopni. To są moje kąty. Oczywiście tu jest kąt prosty. Prawda? Widzisz to wszystko? Tutaj jest kąt prosty. I teraz tak. Ustawmy sobie jakieś przyjazne i wygodne dla nas boki, żeby nam się miło liczyło. Co my tutaj możemy zrobić, żeby były ładne boki? Tu będzie 2, tu zrobię 1, a tu pierwiastek z 3.
Skąd mi do głowy przyszły takie w ogóle liczby? 2, 1, pierwiastek z 3. Dlaczego wymyśliłem coś takiego? Zobacz, można to też sobie założyć, że tu jak sobie dorysuję takim kropkowanym na razie, potem to zmarzę, dorysuję sobie taką drugą połówkę i widzisz, to jest taki pochyły trójkąt. Trójkąt równoboczny. Spójrz, to jest połowa jego podstawy, tutaj też jest 1 i w sumie one oba dają 2. 2. Tu jest 2 i tutaj też jest 2, więc mam trójkąt równoboczny o boku 2. Więc ten bok jest połową, jest jedynką, tu jest dwójka, no a tutaj, tu jest wysokość. Na wysokość mamy z wzoru A pierwiastek z 3 przez 2, gdzie A to jest jego bok. Bok jest 2, więc H jest równe 2 pierwiastki z 3 przez 2, czyli po prostu pierwiastek z 3, prawda? To jest tylko taka dygresja, po prostu skąd wziąłem te liczby, bo to może być rzeczywiście trochę dziwne, że nagle taki pierwiastek z 3 to jest raczej nietypowa liczba, którą można sobie wybrać na bok, ale wyliczyłem to po prostu z tych zależności wynikających z tego, że ten trójkąt, który narysowałem z 30-60 jest połówką trójkąta równobocznego. I teraz spójrz, ustawmy sobie teraz tutaj nasze funkcje trygonometryczne. Najpierw zajmijmy się tym czerwonym kątem. Zróbmy sobie sinus 30 stopni. Sinus 30 stopni. Ile będzie równy taki sinus? No to liczymy standardowo sinusa. Przy prostokątna przeciwległa? 1. Piszę. 1. Do. Do przeciwprostokątnej, która jest równa 2. 1, 2. Sinus 30 stopni jest 1, 2. Widzisz? Sinus 30 stopni to jest 1, 2. Policzę teraz kosinus dla 30 stopni. Kosinus 30 stopni. Ile będzie równy mój kosinus 30 stopni? Biorę sobie odpowiednie boki. Przyprostokątna przyległa do 30 stopni, czyli pierwiastek z 3. Ten bok jest równy pierwiastek z 3. Do ilu? Do przeciwprostokątnej, czyli do 2. Stąd mam, że kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. Dobrze, podkreślę sobie też kosinus. I został nam oczywiście jeszcze tylko tangens. Tangens 30 stopni. Ile jest równy tangens 30 stopni? Przyprostokątna przeciwległa do przyprostokątnej przyległej, czyli to jest po prostu 1 przez pierwiastek z 3. Tangens 30 stopni to 1 przez pierwiastek z 3. Tak wyprowadziliśmy sobie wszystkie te funkcje dla 30 stopni. Spójrzmy na tabelkę. Jeszcze dalej. Tabelka mówi tak. Sinus jest 1 druga. Tyle nam właśnie wyszło. Kosinus jest pierwiastek z 3 przez 2, a tangens to jest pierwiastek z 3 przez 3. My mamy dokładnie to samo, bo zwróć uwagę, że znowu mógłbym tutaj wymnożyć ten tangens razy pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3. Miałem dokładnie to samo. Miałbym pierwiastek z 3 przez 3, jakbym tu pomnożył przez pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3. Oni mają zazwyczaj tendencję do wyciągania, do usuwania niewymierności z mianownika. Ja nie jestem tego takim wielkim fanem. Możesz to robić, nie musisz. Oczywiście to jest jak wolisz. We wzorach tabelka zazwyczaj są one rzeczywiście podane z wyciągniętym, więc będziesz miał pierwiastek z 3 przez 3, rzadziej 1 przez pierwiastek z 3, ale to jest to samo. I teraz zajmiemy się naszym kątem 60 stopni. Wyprowadźmy sobie wszystkie funkcje dla 60. Zaczniemy oczywiście od sinusa. Sinus 60 stopni jest równy ile? Teraz już nam się trochę sytuacja odwraca i przy prostokątną przeciwległą jest pierwiastek z 3. Więc ten bok, pierwiastek z 3 do przeciwprostokątnej 2. Czyli sinus 60 jest pierwiastek z 3 przez 2. Policzmy teraz kosinus 60 stopni. Kosinus 60 stopni jest równy. Weźmy teraz przyprostokątną przyległą do 60, prawda? Ona przylega tutaj 1 do przeciwprostokątnej, czyli do 2. Kosinus 60 stopni jest równy 1 druga. Spójrzmy na tangens. Tangens 60 stopni. Ile będzie równy tangens 60 stopni? To jest po prostu bok do boku. Tylko że wtedy mieliśmy 1 do pierwiastek z 3, a teraz mamy odwrotnie, bo teraz ta przyprostokątna jest naprzeciw 60, a ta jest przy 60, prawda? Dlatego mamy sytuację odwróconą. Więc piszę, że to już nie jest 1, tylko to jest pierwiastek z 3, tak, ten bok, do jedynki. Czyli po prostu pierwiastek z 3. Tangens 60 stopni to jest pierwiastek z 3. Wróćmy do naszej tabelki.
I teraz zobacz. Jak widzisz, wszystko się zgadza z tym, co mówiłem. 60 stopni, sinus jest pierwiastek z 3 przez 2, kosinus jest 1 druga, a tangens jest pierwiastek z 3. Prawda? Wszystko nam pasuje. Tak jak właśnie tutaj wszystko wyliczyliśmy. Zgadza się. Dobrze. Także tu mamy pokazane jakby podstawowe wartości wyrażeń trygonometrycznych. Wszystkie inne są w takich ogromnych tabelach, to jest taki trochę oldschoolowy sposób, a po prostu liczy się to na kalkulatorze, żeby zobaczyć, jaki kąt jest nam podany. Teraz zapraszam Cię do drugiej części naszej lekcji, w której zajmiemy się już kofunkcjami. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.